Witam, tu Aristeo w grze Crystal Dragon. Dziś zaczynamy w komnacie będącej pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy już poznanymi obszarami a zachodnią wieżą oraz zejściem w głąb podziemi. Zgromadziłem tu cały sprzęt, który obecnie uznałem za zbędny dla mnie, lecz może się zdarzyć, że będę chciał z niego jeszcze skorzystać. Dlatego uznałem, że najlepiej będzie złożyć go w jednym łatwo dostępnym miejscu. Na dziś zamierzam splądrować zakamarki zachodniej wieży, natomiast podziemia zwiedzę nieco później, gdy mi na to czas pozwoli. Pierwszym celem jest usunięcie tej ściany, gdyż za nią znajduje się źródło z wodą. Lecz to nie ten przycisk ją usuwa. Gdyż czyni to z tą ścianą, lecz przycisk ukryty za tymi drzwiami. Użycie go otwiera dojście do źródełka oraz uwalnia strzegących go strażników. Warto zejść na dół, jeśli bowiem tego nie uczynimy, to nie tylko przyjdzie nam z nimi walczyć, ale możemy się już do poniżej umieszczonej komnaty nie dostać, ponieważ następnym naszym krokiem będzie likwidacja tej zapadni. O! Kolejne zdradzone oświcie. Bracia niechętnie dają maczugę do ręki pesteczce, bo uważam, że walka wręcz zbyt szybko ją wyczerpuje. Lecz w takiej sytuacji, w jakiej się właśnie znalazłem, dodatkowa broń może przechylić szalę zwycięstwa na moją korzyść. Wciśnięcie przycisku usuwa ścianę za drzwiami, dzięki czemu zyskujemy dostęp do miejsca, w którym umieścimy szafirowy gem. Spowoduje to zniknięcie zapadni i od tego momentu zejście do kryjącej się pod nią komnaty będzie niemożliwe. Thank you.
Gdy nie wiemy, co należy dalej zrobić, a szczur odmawia do złożenia zeznania, warto użyć czaru prawdziwego widzenia. I tu kolejna zagadka. Rozwiązaniem okazuje się zamknięcie drzwi. Przed nami komnata z umieszczoną centralnie płytą, zmieniającym kierunek naszego marszu oraz trzema zejściami na niższe poziomy. Od razu powiem, że należy wybrać zejście południowe. Wybór pozostałych przypomina skok na bungee, tyle że bez użycia liny, i może zakończyć się zgonem pestyczki i ciężkim kalectwem paladyna.
Widoczna zapadnia jest kolejnym zaproszeniem do drastycznego pogorszenia stanu zdrowia i morale naszej drużyny, lecz my nie ulegniemy nieodpartemu jej urokowi i poszukamy przycisku, który zapewni nam bezpieczne zejście w dół. Kolejny raz ratuje nas czar prawdziwego widzenia. Na przycisk należy coś położyć, najlepiej coś, na czym nam nie zależy, bo mamy tego w nadmiarze lub tego nie potrzebujemy. Na dół prowadzą trzy zejścia. Wybieramy środkowe. A oto i cel naszej wędrówki. Klucz do kolejnych podziemi. Nim jednak udamy się do teleportu, pojawienie którego wywołane zostało podniesieniem klucza, warto przeszukać kratkę ściekową.
Oto prawidłowa metoda użycia czaru identyfikacji przedmiotu. Szybka i skuteczna. Odnaleziony pierścień pozwoli choć na chwilę ugasić tlącą się w pasteczce iskierkę podejrzeń, iż moje obietnice, iż opuści badane podziemia bogatsza, nie dotyczyły tylko chorób, złamań, ran czy zatruć, które przy mnie doświadczyła, ale miały też solidne podstawy materialne. I tu kończymy dzisiejszy odcinek. W następnym poznamy, co kryje się za tymi drzwiami. Dziś zamieszczę nieco więcej map niż zwykle, ponieważ etap był dość krótki, ale wielopoziomowy. Od dzisiejszego odcinka mapy będę podpisywał, a stało się to możliwe dzięki uprzejmości widza AnoOdles1, który podpowiedział mi, że kombinacja klawiszy lewy Shift oraz Z zdradza numer poziomu, na którym jesteśmy. Trzymajcie się.